Wiśnie są z pewnością najchętniej wybieranym owocem do przygotowania nalewki. Będziemy do niej potrzebować 5 kg dojrzałych wiśni, 5 butelek spirytusu, litr wody oraz 2,5 kg cukru. Wiśnie myjemy i drylujemy najwygodniej przy pomocy drylownicy. Tak przygotowane owoce przekładamy do słoja. Do wszelkiego rodzaju nalewek polecamy słój wielofunkcyjny. Spirytus łączymy z przygotowaną ostudzoną wodą w proporcji 200 ml wody na każdą butelkę spirytusu. Przygotowanym w ten sposób alkoholem zalewamy wiśnie. Słój odstawiamy w ciemne i ciepłe miejsce. Będzie tam czekał około 6 tygodni, a o dalszym z nim postępowaniu opowiemy w drugiej części filmu. A tymczasem daj łapkę w górę pod tym filmem, subskrybuj nasz kanał i zobacz inne przepisy na nalewki.